są imieninki Martynki. I mojego brata, ja jeszcze do niego dzwonię. Tak? No mam tego samego dnia. Ale tak. Składam mu życzenia, on dziękuję, dziękuję. Odkładam słuchawkę i mnie po godzinę. Hej, wiesz, ty też już się imieniny co roku. Co roku to samo. Co roku to samo, Maciek. Hej wszystkim! Witamy Was dzisiaj w kolejnym filmie z serii Markowe. Tak jak wspominałyśmy, nie zawsze będziemy mówić o markach kosmetycznych. Tym razem przychodzimy do Was z czymś totalnie innym, nowym, ale mega wyjątkowym, czyli biżuterią z firmy Love Filigree. Żeby tradycji stało się zadość, w każdym Markowe trochę opowiadamy Wam o założycielach czy właścicielach danej marki, o której konkretny odcinek jest. I dzisiaj powiemy Wam tak krótko o tym, kto właśnie stoi jakby za marką Love Filigree, bo to jest naprawdę bardzo interesująca sprawa. Są to trzy dziewczyny, dwie Portugalki, jedna Polka i o tej Polce trochę więcej za chwilę Wam powiemy, ale jest to Izabel, Ines i Ania. Anna, piękne polskie imię. Tak. Trzy dziewczyny, trzy silne babki, które są niepozorne bardzo, ale które stworzyły markę tak unikatową, tak piękną i tak kobiecą, niesamowicie kobiecą, że stwierdziliśmy z Karną, że no tak, musimy o tym powiedzieć. I teraz tak, muszę coś wyjaśnić, bo z Anią okazało się, że znamy się osobiście, poznałyśmy się kiedyś prywatnie. I to nie jest tak, że my tutaj będziemy Wam sprzedawać biżuterię dziewczyn tylko dlatego, że się znamy. Bo Karolina była u mnie, kiedy dostałyśmy maila od Love Filigree i ja nie miałam pojęcia, że ta Ania to jest ta Ania, którą znam. I obie, przeglądając katalog jakby właśnie tej biżuterii, stwierdziłyśmy jednoznacznie, że musimy to mieć. Musimy to mieć, musimy Wam to pokazać, to jest coś godnego uwagi, zainteresowania. A ja później się okazało, wieczorem tego samego dnia, że Anię znam prywatnie, ale Ania jakby nie zdradziła się w tym mailu, bo zmieniła nazwisko, ponieważ wyjechała do Portugalii ze swoją miłością, do Porto. To jest też niesamowicie romantyczna taka część jakby tej marki. Tak mi się to podoba, że to właśnie ma coś takiego romantycznego bardzo w sobie. Historia jak na film. Tak. Ania wyjechała do Portugalii, do Porto, ze swoją miłością, teraz już ze swoim mężem. I tam postanowiła, że właśnie czy zakochała się w tego typu biżuterii, czyli filigranie. Filigran to jest taka biżuteria, która jest trochę ażurowa, jest bardzo taka unikatowa, inna niż wszystkie. Właśnie wygląda tak ażurowo, bardzo delikatnie, a jednocześnie mocno. Zaraz co Wam więcej opowiem o tym. Jest to taka metoda tworzenia biżuterii ręcznie, poprzez takie druciki, które się łączy i później się to wszystko zdabia jeszcze metalami szlachetnymi. I efekt całej tej pracy, taki bardzo mozolny, tak? Takiej filigranowej, to jest po prostu epicki. Zaraz Wam pokażemy to, co mamy w swoich zbiorach, bo ta biżuteria bardzo cieszy oko. Takie szczegółowe. Tak, tak, dokładnie. I słuchajcie, jeszcze tylko dajemy Wam znać, zanim pokażemy Wam te nasze perełki, że jutro na naszym kanale pojawi się taka zajawka, która będzie, myślę, takim największym dowodem na to, jak bardzo nas zainspirowała ta biżuteria. My lubimy tworzyć współpracę, wchodzić we współpracę z takimi markami, które nas inspirują. I po prostu zobaczyłyśmy tę biżuterię, poznałyśmy historię tej marki, zobaczyłyśmy, jakie to są dziewczyny, które to tworzą, stwierdziłyśmy, że no, musimy stworzyć to coś bonusowego. Tak, to nie jest tylko opowiadanie, tak. To trzeba jakoś pokazać. Tak. I mam nadzieję, że udało nam się pokazać to właśnie w ten sposób, jaki chciałyśmy, żebyście zrozumieli. Ten film, który zobaczycie jutro, to jest właśnie efekt tego, że współprace, których się podejmujemy, szczególnie z takimi markami jak ta, która nas na maksa inspiruje, to właśnie powoduje, że chcemy stworzyć coś innego. Coś poza tym właśnie, że siedzimy i gadamy. I to właśnie zobaczycie jutro, to będzie minuta 30 naszej pracy, ale chodzi o to, że ta biżuteria, tak patrząc na nią, jest bardzo delikatna. Ale właśnie to, że zastanowimy się, ile tak naprawdę jest przy niej pracy i jak dużo dziewczyny też poświęcają, to sobie myślisz, kurczę, twarde babki. Ale to jeszcze nie wszystko, bo z tą historią właśnie tej delikatności przeradzającej się w taką mocną kobiecość, no jeszcze stoi za tym Ania. Tak, bo Ania jest taką przedstawicielką tej marki, która właśnie idealnie odwzorowuje to, jak można ją interpretować, bo Ania jest z jednej strony bardzo delikatną, piękną kobietą, na którą się patrzy, mówi się, kurczę, no po prostu ucieleśnienie kobiecości, a z drugiej strony Ania trenuje brazylijskie jiu-jitsu, ma brązowy pas i to jest po prostu takie miażdżące, jak się patrzy, co ona potrafi na macie zrobić. Ja właśnie tak ją poznałam, przez to, że Ania kiedyś trenowała z moim chłopakiem na jednej macie, a później się wyprowadziła właśnie do Porto. Jak sobie połączycie te dwa fakty, wiecie, delikatność i niesamowicie silna babka, to taka właśnie jest ta biżuteria, taka jest kobiecość, tak można ją interpretować. I my tak właśnie zinterpretowałyśmy całą tę markę, całą tę biżuterię, całą tę historię i jutro właśnie ją pokażemy Wam w zupełnie innym filmie, bądźcie gotowe na zupełnie inną markę.
Tak. Naszą markę. Tak. W całej tej współpracy miałyśmy możliwość wybrania sobie biżuterii, która nam się najbardziej podobała. No i oczywiście nie mogłam przejść obojętnie obok chokera. No mam fazę nadal na ten typ biżuterii, jak go zobaczyłam, to po prostu mnie zmiażdżyło to, jak jest pięknie minimalistyczny, a jednocześnie jaki jest mocny. On właśnie ma coś takiego w sobie, że jednocześnie będzie pasował do stylizacji bardzo takich kobiecych, a z drugiej strony nawet do takich jeansów, do skórzanej kurtki, do jakiegoś białego t-shirtu, wiecie, i takich glanów nawet, bo to jest taka biżuteria bardzo uniwersalna. Niesamowicie precyzyjnie wykonana, no to się tak dobrze patrzy, wiecie, to jest... Wszystko jest takie symetryczne. Jak macie coś takiego, że lubicie perfekcjonizm, bo ja tak czasami mam, że lubię, jak jest wszystko symetrycznie ułożone, tak na to patrzę, to taka dzika satysfakcja się u mnie pojawia. Mm-hmm. Nie, to jest coś takiego... Zdecydowanie. Nie wiem, mam wrażenie, że naprawdę to jest zrobione z taką totalną miłością do biżuterii, do tego typu biżuterii, właśnie filigranowej. To czuć, kiedy ma się tę biżuterię w ręce, kiedy się ją dotknie, kiedy się widzi na własne oczy, bo na zdjęciach wszystko może wyglądać pięknie, wiadomo. I tak nieraz miałam, kiedy widziałam jakąś biżuterię właśnie z apartu czy z czegoś i mówiłam, ale ładna, później na żywo wcale mi tak, wiecie, no nie urywało pewnej części ciała. Ale kiedy popatrzyłam na to na zdjęciach i przyszło, to mam wrażenie, że to jeszcze lepiej wygląda na żywo niż na zdjęciach. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale no sama delikatność tego materiału, tego aksamitu. Właśnie to jest prawdziwy aksamit. Tak, aksamit, który no wiecie, no to się wręcz ma ochotę dotykać. Jak się ma to na szyi, to nie obciera, nie uczula, nie przemieszcza się w jakiś niezidentyfikowany sposób. Pięknie się trzyma na szyi. No ja o tym czekarze nie ma co więcej mówić, po prostu sam jak wygląda, to już o nim świadczy, nie? To wiecie, o co mi chodzi. No o biżuterii nie będziemy wam tak mocno recenzować, no bo co można więcej powiedzieć? Po prostu mamy nadzieję, tak, że uda nam się ją dobrze pokazać, tak, żebyście mimo tej odległości, którą tworzy kamera, mogli zobaczyć to, co my widzimy tutaj. Dokładnie. Biorąc je do nasze dłonie. To musicie zobaczyć. Tak, ja powiem wam, zacznę od tego, że jestem w kwestii biżuterii totalną minimalistką. Mm-hmm. U mnie to są kulczyki tak naprawdę te same od lat, ewentualnie zegarek lub bransoletka. To do tej pory były moje ulubione części biżuterii. Tak. Ale przeglądając tę stronę, po prostu nie mogłam nie zamówić tego właśnie naszyjnika z piękną, po prostu tak dobrze zrobioną zawieszką, bo no, nie można jej inaczej nazwać, po prostu tak perfekcyjnie właśnie wykończony każdy tutaj to zawinięcie tego srebra, bo trzeba dodać, że to jest srebrna biżuteria. No ja uważam, że ona zrobi każdą stylizację. W ogóle ja zakochałam się patrząc na to zdjęcie, kiedy ta biżuteria była na plecach. A ja bardzo lubię, jeśli plecy są odsłonięte. Tak, tak, tak. W jakichś właśnie sukienkach, czy nawet w bluzkach. I sobie pomyślałam, że to jest takie coś... Wow, to musi zrobić wrażenie, ale nie ukrywam, że tak jak normalnie, tradycyjnie noszę ten naszyjnik, to on też dodaje czegoś takiego do właśnie takich zwykłych, prostych stylizacji. Po prostu też przykuwa uwagę, bo jest dość duży, ale nie jest przytłaczający. Tak, dokładnie. On właśnie jest... Bo jest ażurowy, nie? Tak, i no ja jestem zakochana. Właśnie do tego zwykły, tak naprawdę najprostszy, ale jednak też taki bardzo delikatny łańcuszek. Super sprawa. Taki unikatowy, bardzo unikatowy wzór, zupełnie taki, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Tak. Właśnie ta precyzja w wykonaniu. To się tak ceni, to jest takie satysfakcjonujące, jak się na to patrzy. Dokładnie. No i faktycznie tak do Karoliny też to pasuje, bo Karola jest taką bardzo delikatną dziewczyną, kobietą. A ta biżuteria, mam wrażenie, że tak do niej pasuje mimo wszystko. Właśnie w jutrzejszym filmie też zobaczycie, że to można tak stylizować na zupełnie różne sposoby, że to może być i dziewczęce, i kobiece. Dokładnie. Mocne i delikatne. Będziemy się powtarzać, ale to o to tak chodzi. Jest. My to tak czujemy, dokładnie. No. Słuchajcie, drugim elementem u mnie biżuteryjnym, bo no to nie ukrywajmy, Karoliny element jest najdroższym z całego tego asortymentu sklepu, z tej zawieszki, dlatego Karla zdecydowała się na jeden konkretny element swojej biżuterii, właśnie dlatego, że też nie jest dziewczyną, która nosi często biżuterię, więc postanowiła zainwestować w coś, co będzie takie... Po prostu unikatowy, ale takie, no wiecie, mocne. Pięknie to powiedziałeś. Tak, a u mnie drugim elementem jest coś zupełnie odmiennego, bo to jest bardzo delikatne, bardzo malutkie, tą samą techniką oczywiście filigranową tworzone. Malutki ptaszek, który no tak mnie oczarował, bo stwierdziłam, że kurczę, ja też jestem taką kobietą, która mam wrażenie, że jestem taka... Mocna, konkretniejsza. I nigdy nie miałam takiej delikatnej biżuterii. Zawsze to są chokery albo jakieś takie większe właśnie zawieszki. I stwierdziłam, że ten jeden raz chcę mieć coś, co będzie bardzo delikatnego, co w ogóle będzie odmienne. Coś, czego nie mam w swoich zbiorach. I ten ptaszek mnie tak oczarował, że mam wrażenie, że on też taki jest, że on nie jest tej mocnej biżuterii. To jest tej delikatnej, zdecydowanie. Do sukienek, nawet do tego na co dzień mam wrażenie, nie? To jest taka biżuteria, którą dołożyłabym wszędzie. Naprawdę, nie powstydziłabym się nawet na jakąś większą imprezę. Do sukienki koktajlowej na przykład.
Ale delikatność tego jest taka, że ja na początek to wziąłam do ręki, to mówię, Boże, ja to po prostu zerwę na 100%. Ale nie, precyzja tego wykonania powoduje, że wszystko jest tak ładnie zbite razem, że nie ma opcji, żeby się zerwało. No, samo mówię za siebie, dokładnie. I ostatni element, który chcę Wam pokazać, to jest pierścionek. Pierścionek, który ma na sobie wzór nieskończoności w srebrnej wersji, bo możecie tą całą biżuterię mieć albo w srebrze, albo w złocie. Tak, tak naprawdę tak. Każdą z tych propozycji, które Wam tutaj pokazuję. Tak, zależy po prostu, co wolicie. Pierścionek, jak pierścionek mogłoby się wydawać, ale to, co mnie w nim bardzo zadziwiło, to, że on wygląda na taki bardzo masywny, bo jest dużo tych elementów, a jest tak lekki i tak cieniutki, że ja go w ogóle nie czuję na palcu. I właśnie Ani pisałam, że ja go nie mam ochoty w ogóle ściągać, ja go zapominam o nim. Wiecie, na przykład gdy pod prysznic nagle, o Jezu, bo mam taką zasadę, że ściągam biżuterię na czasie, kiedy pod prysznic, bo się boję, że cokolwiek się z tym stanie. I tak zapominam o tym, a na przykład sobie piszę na przykład coś na klawiaturze i tak patrzę na tym, właśnie jak on mi cieszy oko. Jest pięknie wykonany, jest taki leciutki, lekkość tego, to po prostu jakby był zrobiony z papieru. Tak mi się to wydaje, miał w sobie jakieś powietrze. To też ta delikatność i jednocześnie właśnie ta siła w tej biżuterii. I to jest, słuchajcie, wszystko, co chciałyśmy Wam pokazać, to co mamy, bo to jest cała biżuteria, którą od Ani otrzymałyśmy od Love Filigree. Ogólnie wszystkie rzeczy są opakowane w piękne, gustowne pudełeczka, takie bardzo minimalistyczne, jak sam filigran. I zawiązywane taką wstążeczką, na której również widnieje logo firmy, więc to też jest takie wyjątkowe. A oprócz tego, do każdej biżuterii dołączona jest metka, w której jest właśnie napisane, że to została specjalnie zapakowana dla i ręcznie napisane w tym przypadku dla Karoliny, także to też jest super. Właśnie, dokładnie to, bo Karolina teraz mi przypomniałaś ważną rzecz, że na biżuterii, którą zamawiacie właśnie przez stronę internetową, którą oczywiście Wam podlinkujemy w opisie, czekacie około 2 tygodni, dlatego że ta biżuteria jest robiona właśnie specjalnie dla Was, przez te 2 tygodnie to trwa, to jest proces, który to też świadczy o tym, ile pracy jest włożone w ten jeden element, który Wy później będziecie nosić na swoim ciele. To jest tak niesamowite, że to takie unikatowe, że ta biżuteria nigdy nie będzie identyczna, nie będzie 2 identycznych takich samych modeli, że zawsze jakiś tyci elemencik będzie zmieniony, bo na pewno ludzka ręka nie jest w stanie powtórzyć wszystkiego tak samo symetrycznie jak w innej biżuterii, nie? To jest mega takie, nie wiem, tak mnie to cieszy. No nie, naprawdę, to sprawia właśnie, że ona jest jeszcze bardziej wyjątkowa. Tak. To nie jest sieciówka, to nie jest apart, to nie jest tania biżuteria, bo nie oszukujmy się, kiedy wejdziecie na stronę, pewnie niektórzy z Was mogą być zaskoczeni cenami, ale one są warte każdej złotówki, naprawdę, uwierzcie, bo kupicie właśnie w jakiejś sieciówce, aparcie, kruku, oczywiście wiadomo, tam też są piękne rzeczy, ale może mieć je setki ludzi, a to nie dość, że nawet jeśli ktoś będzie miał podobną, tę samą, to i tak wiesz, że to zostało zrobione specjalnie dla Ciebie. Dokładnie. Wow. No i na pewno jest to fantastyczny pomysł na prezent. Na prezent dla mamy, nawet słuchajcie, dla cioci, dla przyjaciółki, siostry. Wiecie, no dla Waszej dziewczyny, jeżeli jakiś chłopak to ogląda, bo ja bym się bardzo ucieszyła, gdyby mój facet pomyślał o tym, żeby taką biżuterię mi podarować. Jest bardzo wyjątkowa. I teraz tak, to co jest jeszcze bardzo istotne, to, że macie darmową wysyłkę na całą Europę. Nieważne, gdzie mieszkacie w Europie, to jakby wysyłka już jest w cenie produktu, który dostajecie, więc to też jest super, nie musicie się martwić o jakiekolwiek dodatkowe koszty, bo sama biżuteria, jak Karola powiedziała, nie należy do najtańszych, ale też nie do najdroższych, bo są naprawdę droższe kosmetyki, biżuteria. Tyle o kosmetykę gadamy na tym kanale, że no, już nagle zmieniamy temat i ciężko. Tak. To chyba wszystko, nie? To, co chciałaś mi powiedzieć. No tak, i przechodzimy do najważniejszej rzeczy. Jak mogłam? Jak mogłaś zapomnieć, że ktoś z Was może się również stać dzięki nam, dzięki Ani, właścicielem tej wyjątkowej biżuterii. Mamy jeden konkretny element, czyli to jest naszyjnik. Tak, taka zawieszka, coś na ten ptaszek, który Wam pokazałam, ale w zupełnie jakby innym klimacie. To jest nowość w kolekcji, tak jak Ania nam powiedziała. Dokładnie. Oczywiście wszystkie zasady konkursu będą na dole, ale my, to czego my od Was oczekujemy, to odpowiedzi na pytania. Która część biżuterii jest Waszą ulubioną i dlaczego? Dokładnie. I oczywiście, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to musicie być naszymi subskrybentami i polajkować zarówno Instagram, jak i Facebook Love Filigree. Wszystkie linki będą w opisie. Wiadomo, jak chcecie być częścią Filigrana, to również na ich social media. To jest oczywiste. Tak mi się wydaje, ale również myślę, że dla Was to będzie całkiem ciekawe zobaczyć, co oni tam tworzą, bo to, co Wam pokazujemy, to jest tylko malutka część całych ich jakby katalogu tego, co oni prezentują u siebie w zbiorach. No i tyle chyba, nie? Tak. Po prostu zachęcamy Was, bo bardzo warto wziąć udział, Warto wziąć udział w tym konkursie, bo no jest to naprawdę coś wyjątkowego i bardzo się cieszę, że mogliśmy o takich rzeczach opowiadać. Nas to bardzo cieszy. Super. Jak ktoś nas tak inspiruje, to już w ogóle jak się o tym mówi, to zobaczcie, że my tak się trochę plączemy w tym, jak mówimy, bo jest tyle myśli w głowie, tyle emocji, które chce się przekazać i to jest trudne, w szczególności kiedy jest się marką. Tak, jeszcze dodatkowo. No i co, czekajcie na jutrzejszy film.
Mamy nadzieję, że dobrze go odbierzecie, w sensie dobrze go zrozumiecie, tak, może w ten sposób. No i tyle, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!